Witam serdecznie. Dzisiaj odniosę się do informacji, jakie od kilku dni są lotem błyskawicy rozpowszechniane po internecie, w tym za pośrednictwem mediów głównego nurtu, że oto Chińczycy zaczęli zamykać meczety. Wprawdzie proceder zamykania meczetów w Chinach nie jest nowy, on trwa od kilku lat, ale o dziwo, niektóre media, te bardziej prawicowe, teraz sobie o tym przypomniały i się niesamowicie cieszą, że proszę bardzo, Chińczyk potrafi w czasie, gdy tutaj w Europie, no to po prostu one są otwierane jeden za drugim i trwa islamizacja Europy, to w Chinach wiedzą, jak sobie z tym poradzić i w Chinach zamykają. No, co z tego, że robią to od kilku lat, ale nagle teraz sobie o tym przypomnieli. W tych mediach bardziej lewicowych jest odwrotnie. Znaczy jest podawany ten sam news, czyli że Chińczycy zamykają meczety, tylko że z oddzielnym komentarzem. To, co tamtych cieszy, to tych niesamowicie smuci i jednocześnie oni mówią, że jak tak można, że to jest islamofobia, że to jest skrzywdzenie i w ogóle i tak dalej, że po prostu jest to tak nie można. Co jest bardzo ciekawe, te lewicowe media, które tak bardzo płaczą, że w Chinach zamykane są meczety, jednocześnie zapominają, że w Chinach zamykane są także kościoły, że Chińczycy bardzo mocno podżegają do ataków na chrześcijan, że są podżegane również do ataków na całe zbory, że są niszczone krzyże, że są palone Biblie, a chrześcijanie są zmuszani do podpisania oświadczeń, że oni porzucają religię chrześcijańską, co w przeciwieństwie do muzułmanów, chrześcijanin nie może czegoś takiego zrobić, bo muzułmanin, jego religia pozwala mu formalnie i tak oficjalnie wyrzec się swojej religii, a w duchu nadal być muzułmaninem i tam robić swoje, a jak zagrożenie przejdzie, to on znowu się obnaży, objawi jako muzułmanin. Chrześcijanin nie może tak zrobić. Chrześcijanin w momencie, w którym się religii zaprze się Jezusa, to już jest koniec. W związku z tym dla chrześcijanina jest to ogromna tragedia. Dużo gorsza dla muzułmanina. I jakimś cudem te lewicowe media, które tak bardzo mocno za muzułmanami płaczą, nad chrześcijanami nie uronią jakiejkolwiek tylko łzy. I tutaj ciekawostka, bo jakiś czas temu oglądałem materiał w telewizji mainstreamowej, jak dalece Chińczycy prześladują chrześcijan. Okazuje się, że chrześcijanie, którzy trafiają do chińskich więzień, według filmu dokumentalnego, który był puszczony w tejże właśnie telewizji, bywają zabijani po to, żeby Chińczycy pobrali z tych ludzi organy, a następnie te organy są sprzedawane na czarnym rynku. No, to już jest taka straszna rzecz. No przecież to już jest mord, to już jest handel organami. To są w ogóle nieprawdopodobne historie. I właśnie na chrześcijanach, na tych ludziach działo się to dlatego, bo byli chrześcijanami. I tutaj taka ciekawostka. Jaka telewizja ośmieliła się bronić chrześcijan, nagłaśniając fakt, że takie straszne rzeczy Chińczycy robią chrześcijanom? TVN. Ten TVN, który w niektórych programach robi takie straszne rzeczy, że nawet mnie się czerwony scyzoryk w kieszeni otwiera i pojawia się na przykład chęć wypicia jakiegoś winka, bo na trzeźwo tego nie można przetrawić. Ten TVN ma u siebie programy, których nie boją się powiedzieć, jak jest. Za swoją drogą bardzo ciekawie sugeruje, że w Polsce nie ma telewizji ani mediów głównego nurtu, ani dobrych, ani złych. Są tylko poszczególni dziennikarze, którzy są rzetelni albo są nierzetelni. I co też bardzo fajnie pokazuje nam, jaki jest świat, bo te telewizje, które do tej pory jeszcze były uznawane za taką ostoję, bym powiedział, normalności, pokazywały nam tutaj, nie wolno zgodzić się na islamizację Polski, zobaczcie, Zachód się zgodził, Angela Merkel się zgodziła, żeby to było w Niemczech, tam wcześniej się Francuzi zgodzili, żeby to było we Francji, zobaczcie, co się dzieje, ale my tu w Polsce nie pozwolimy, miłościwie nas opodatkowujący, nie, oni mówią panujący, Prawo i Sprawiedliwość na to nie pozwoli.
to ta sama telewizja teraz zmienia narrację i nagle mówi, że ludzie o określonych parametrach, którzy przybyli, którzy mieliby nam tutaj być osiedleni przez Angelę Merkel, to nam zrobią tutaj jesień średniowiecza i będziemy się bać wyjść na ulicę. Ale ludzie o dokładnie takich samych parametrach, którzy zostaną sprowadzeni przez Mateusza Morawieckiego i jego rząd, po to, żeby zaspokoić lobby biznesowe, korporacyjne, żeby ci ludzie za pół darmo pracowali dla korporacji, żebyśmy my Polacy mieli mniejsze pensje przez to, to już jest okej, już nie stanowią kompletnie zagrożenia. Praki to ten dziwny świat jest, nie? To jest to, co ja wam mówię od samego początku. Wszystkie informacje trzeba przyjmować krytycznie. Zawsze trzeba się kierować swoim rozumem i żadnej informacji nie wolno odrzucać tylko dlatego, że pochodzi z jakiegoś źródła, albo żadnej informacji nie należy przyjmować, moi kochani, bezkrytycznie tylko dlatego, że przychodzi z jakiegoś źródła. I ja również mogę się pomylić, kochani. Mi się już parę razy zdarzało prostować moje vlogi, między innymi dlatego, że no, dałem się oszukać, ja to zawsze robię na podstawie źródeł, ale zawierzyłem złym źródłom, rozpowszechniłem informację, która zawierała błędy, później ją sprostowałem. I każdy może się pomylić, także nikomu nie wolno wierzyć bezkrytycznie. I właśnie dlatego, moi kochani, w świecie, w którym w tym momencie, a propos tego, że Chińczycy zamykają meczety, świat medialny podzielił się tak pół na pół. Połowa, powiedzmy 48 do 48%, jest jeszcze 4% normalności, o której za chwilę, ale 48% to prawie pół, więc podzielił się prawie pół na pół. I połowę mediów to, że Chińczycy zamykają meczety, niesamowicie cieszy. Drugą połowę to, że Chińczycy zamykają meczety, niesamowicie smuci. A ja się zachowam jak taki, kurde, wiedźmin polskich mediów. Swoją drogą już siwieję, stary się robię, przez ostatnie 3 lata postarzałem się bardzo. Jak tak dalej pójdzie, to za kolejne 2 lata, jak dożyję, to już będę całkiem siwy. Jeszcze muszę tylko, tak jak protagonista, dostać widłami od jakiegoś chłopa, załatwić sobie parę blizn i już wtedy będę to całkowicie dobrze wyglądał. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że ja zamierzam być całkowicie obiektywny i zamierzam wam powiedzieć, jak jest. I nie zamierzam się ani tym jarać, ani nie zamierzam się tym martwić. Co prawdopodobnie sprawi, że dostanę niezłe wcirki medialne, zarówno od jednej strony, jak i od drugiej strony. Prawdopodobnie będzie dużo, jak zwykle, dużo jakichś nienawistnych komentarzy, dużo jakichś komentarzy próbujących mnie zdyskredytować, dużo jakichś akcji typu, że ktoś napisze komentarz, sam skasuje, a potem będzie mówił, że niby ja skasowałem, inne tego typu rzeczy i na podstawie tego cała kampania medialna. Tutaj już ci, którzy oglądają kanał, to wiedzą, co tam się zdarzało i wydawanie dużych ilości pieniędzy, żeby mi zaszkodzić i tak dalej, to przez ludzi, którzy jęczeli, że pieniędzy nie mają. Także ja się niczemu nie dziwię, trudno. Wezmę to na klatę, mam nadzieję, że warto. A jeśli ty też uważasz, że warto, a to teraz dobry czas, zrobię żebranie o lajki, nie? Jeżeli chcesz mi pomóc, jeżeli chcesz, żeby ten vlog, mimo tego, że jest obiektywny, czyli się narazi komu się tylko da, no to daj mi łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, te łapki w górę są bardzo ważne, komentarze są bardzo ważne. Ważne jest też to, żebyś oglądał vlogi w playliście, a najlepiej kilka pod rząd. Na samym końcu są też takie adnotacje, można sobie obejrzeć kilka vlogów jeden za drugim. Dzięki temu uczysz algorytm YouTube'a, żeby nie tylko ten film lepiej pozycjonował, ale również, żeby kolejne moje filmy polecał ludziom i dzięki temu one się lepiej rozchodzą. A co z tego, że ja będę mówił, jak jest, jak nikt tego nie usłyszy. I dlatego właśnie odstawiłem żebranie o lajki, które jest tak strasznie wyśmiewane na polskim YouTubie, ale cóż zrobić, skoro ludzie nie chcą dawać sami siebie. To jest przykre, że twórca musi, kurde, żebrać, no to niech będzie żebrator. Słuchajcie, w opisie macie linki do 3 artykułów jako źródło. Pozwoliłem sobie bowiem postarać się być nawet w takim szambie pozytywnym i zamiast pokazać wam artykuły, które są żenujące, które pokazują tylko jedną stronę medalu, bo sorry, ale jak dla mnie na przykład człowiek, który uważa się za kapłana, cieszy się i naprawdę prawie że orgazmu dostaje, że komukolwiek dzieje się krzywda, to mnie naprawdę mierzi, że jakaś religia może mieć takiego kapłana. Albo z drugiej strony, jak
media, które udają, że są mediami chrześcijańskimi, bo takie też są, i że są mediami polskimi, bardzo mocno rozczulają się nad losem muzułmanów, a zapominają o losie chrześcijan, to ja się kurde pytam, gdzie Rzyma, gdzie Kryby, o co w tym wszystkim chodzi, nie? No to jest moim zdaniem trochę tak, jakby moja żona do mnie przyszła i zaczęła się bardzo mocno rozczulać, że moje hipotetyczne, że jakiś dzieciak na placu zabaw się przewrócił i płakał, jednocześnie zapominając, że moje hipotetyczne dziecko właśnie tego samego dnia złamało rękę. No ja bym wolał, żeby się jednak zajmowała moim dzieckiem, a nie obcymi, hipotetycznym dzieckiem, niż obcymi dzieciakami. Tak samo bym wolał, żeby na przykład Kościół katolicki bardziej nie pomijał tragedii chrześcijan, a to miejsce, gdzie on pomija tragedię chrześcijan, to się wiecznie interesuje rzekomymi tragediami innowierców. Tak, jak im się krzywda dzieje, fajnie się nad tym pochylić, ale dlaczego całkowicie są pomijane tragedie chrześcijan, zwłaszcza, że o tamtych to ma się kto zatroszczyć, naprawdę. I różne organizacje, i przede wszystkim ich organizacje religijne, i wielkie, bogate państwa, w tym sojusznicy Stanów Zjednoczonych, oni mają wielu, wielu popleczników, a chrześcijanie nie mają żadnego. Własny ich szef, czy nasz szef, przepraszam, przynajmniej części chrześcijan, bo katolików, się zachowuje tak, jakby przede wszystkim dbał o dobro niekatolików i w ogóle niechrześcijan. Dziwne. Naprawdę dziwne. Kiedyś takich ludzi nazywano, ponieważ papieża czasem się określa mianem ojca, to takie, to mam wrażenie, że papież Franciszek to taki ojciec wyrodny. Swoją drogą, przejrzyjcie sobie papież Franciszek, no to na pewno jego imię jakoś się tam wiąże ze świętym Franciszkiem z Asyżu, założycielem franciszkanów. Poczytajcie sobie, co święty Franciszek mówił o papieżu niszczycielu i co mówił o tak zwanych czasach ostatecznych. I to sobie po prostu poczytajcie i się zastanówcie, czy to ma jakieś odwzorowanie do świata teraźniejszego, czy nie ma. Natomiast powiedziałem, że będę pozytywny, w związku z tym, kochani, dam linki do trzech pozytywnych artykułów, takie, które moim zdaniem są w miarę okej. Okay. Pierwsze dwa są w Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita wykazała się naprawdę sporą neutralnością. Napisała artykuł, Boże, kto to napisał? Nie jest podana, nie jest powiedziane, moi kochani, imię i nazwisko autora. W każdym razie jest artykuł pod tytułem Chińczycy chcą burzyć meczet, prawo ważniejsze niż religia. No właśnie, to jest bardzo dobry artykuł, w którym oni mówią, że to, że rzeczywiście Chińczycy chcą burzyć meczet, zresztą nie tylko jeden meczet, i nakłaniają władze lokalne, żeby tam, jak będą burzyć ten meczet, to żeby nie było uległości, tylko wręcz przeciwnie, ewentualne wszelkie manifestacje mają być stłumione bardzo mocno, żeby tam ci wiedzieli, kto tam rządzi. Ale w tym samym artykule znajduje się również informacja, że to nie jest tak, że Chińczycy się uwzięli na muzułmanów, tylko Chińczycy po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, po prostu nie lubią wszystkich religii. Władza komunistyczna, która jest w Chinach, jest to władza ateistyczna, komunizm walczy z religią, jakąkolwiek, i chiński rząd wymyślił sobie, że znowu wróci do koncepcji ateistycznego państwa i w związku z tym bardzo mocno zwalcza wszelkie możliwe ruchy religijne, jakie się na terenie Chin znajdą, bo po prostu nie życzą sobie, żeby ktokolwiek uznawał jakąkolwiek inną władzę poza władzą partii komunistycznej. No, oczywiście w tym momencie muzułmanie są dla nich dużo większym zagrożeniem, bo muzułmanie uważają, że prawo szariatu jest nadrzędne nad prawem stanowionym, prawem człowieka. Chrześcijanie natomiast uważają, że jest kompletny rozdział, że tak jak Jezus powiedział, oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. W związku z tym chrześcijanin sobie jest tym chrześcijaninem spokojnie, nie buntuje się, płaci podatki, nie próbuje podważać słuszności sądownictwa. Chrześcijanin jest bardzo dobrym
poddanym miłościwie ich nimi rządzącemu Xiaopinga, chyba tak się nazywa w tym momencie szef Chińczyków. No niemniej jednak im się nie podobają jakiekolwiek ruchy religijne, które mogłyby chociaż potencjalnie sprawić, że chińska władza totalna zostanie uszczuplona. Na tej samej Rzeczpospolitej znajdziecie także artykuł, i to jest artykuł z 10 września 2018 roku pod tytułem "W Chinach palone są Biblie, zamykane kościoły". Podobnego artykułu nie znalazłem w żadnym innym liczącym się medium, które miałoby jakiekolwiek sensowne docieranie. No bo jeśli portal to napisał, ale ma tam 50 odsłon, albo no to sorry, ale Gregory, ale no to dobra, no napisał fajny artykuł, 50 osób go czytało, z czego pewnie 10 to są ci ludzie, którzy go napisali, robili korektę albo grafiki do niego. No nie mają zasięgu. To może być fajny artykuł, ja bym chciał, żeby takie artykuły były, no ale nawet ja na niego nie trafiłem, więc nie mogłem znaleźć. Natomiast oni tutaj mieli jaja powiedzieć, że po prostu w Chinach chrześcijanie są prześladowani niesamowicie. W Chinach w większości, z tego co się zorientowałem, to są głównie protestanci, a nie katolicy. Natomiast dla mnie, mimo tego, że jestem katolikiem, nie ma to znaczenia. Dlatego, bo ja się sprzeciwiam złu, niezależnie od tego, w kogo jest wymierzone. A poza tym, sorry Winnetou, ale nie żyjemy kilkaset lat temu. Ja się naprawdę nie dam skłócić ze swoimi braćmi w wierze. Wszystko jedno, czy oni są prawosławni, czy grekokatolicy, czy protestanci. Chętnie z nimi podyskutuję na temat pewnych dogmatów i tak dalej, ale tylko i wyłącznie pokojowo i intelektualnie, bez jakichkolwiek negatywnych emocji, tak jak to, po niektórzy mają. Jeszcze nam brakuje tego, żebyśmy sobie zrobili wojny religijne wewnątrz chrześcijaństwa. No po prostu klap, klap, klap. Ludzie niektórzy naprawdę nie mają pomyślunku, moim skromnym zdaniem. Także również ten artykuł macie w opisie. To jest wprost powiedziane, że władze Chin podżegają do ataków na chrześcijan. Że tutaj nie tylko chodzi o to, że oni, czyli władze chińskie, same atakują, same prześladują, samym im się nie podoba, ale również tutaj chodzi o to, że one budują atmosferę przyzwolenia oraz mody na krzywdzenie katolików. To jest bardzo ważna rzecz. I tutaj o tyle chodzi też, że o ile muzułmanie w Chinach są jakby stłoczeni w takiej pewnej prowincji, tak bym to powiedział, na obszarze, w którym stanowią chyba blisko połowę ludności. W związku z tym oni tam są raczej bezpieczni od lokalnej ludności. Jak muzułmanie są silni, zwarci i przez to niebezpieczni, no to widzimy nawet w Europie, gdzie cały czas stanowią mniejszość, a na pewnych obszarach ludność miejscowa, na przykład Francuzi, Niemcy, boją się ich po prostu, bo oni są bardzo mocno zjednoczeni. Chodzą w grupach, szybko wyciągają noże, jak się człowiek pokłóci z jednym, to za chwilę robi się ich 10. To w momencie, w którym prowincja jest taka, że jest pół na pół, nie ma żadnych szans, żeby im się cokolwiek stało złego ze strony innej niż ze strony ewentualnych władz. Natomiast chrześcijanie, chrześcijanie są bardzo, bardzo mocno rozproszeni po terenie Chin. Bardzo dużo jest ich w Pekinie, gdzie nie stanowią znaczącej liczby ludności i są też w kilku innych prowincjach. O co chodzi? Chodzi o to, że chrześcijan jest na tyle mało na tych obszarach, na których występują, że niestety nie są w stanie się realnie obronić przed miejscową ludnością, która zostanie podburzona, zachęcona do tego, żeby ich skrzywdzić. W związku z tym tutaj represja jest nie tylko i wyłącznie ze strony zorganizowanych struktur władz chińskich, ale również represja jest ze strony po prostu zwykłych ludzi. Bo tutaj chodzi po prostu o taką modę, swoistą modę na to, że skrzywdź sobie chrześcijanina. I to jest bardzo, bardzo niefajne, zwłaszcza, że no, chrześcijanie w ogóle generalnie są
mało chętni do przemocy, zwłaszcza przemocy fizycznej. I no to nie chodzą w grupach również i tak dalej, i tak dalej. To są przeciwieństwem muzułmanów w tym momencie i dlatego tym łatwiej ich krzywdzić. I dlatego tym bardziej jest to podłe. I dlatego te słowo, że podżegają do ataków na zbory chrześcijańskie w Pekinie władze Chin, to jest bardzo dobre zdanie, które znajdziecie w artykule, do którego link znajduje się w opisie, na Rzeczpospolitej pod tytułem W Chinach palone są Biblie, zamykane kościoły. Ale także, o dziwo, bardzo dobry, wyważony artykuł znajduje się na takim portalu Zmiany na Ziemi. I dlatego chciałbym go uhonorować i również jego podaję jako źródło. Zresztą za chwilkę przeczytam ten artykuł, kochani, i go skomentuję. Go napisał John Moore, zakładam, że to jest ksywka, czy tam pseudonim literacki. To jest taki portal, który zwykle jest kojarzony z wiadomościami, których umie to w ten sposób. No ciężko na ich podstawie zrobić vloga, ponieważ tam, jakby to ładnie powiedzieć, no nie spodziewałem się aż tak dalekiej rzetelności w artykule na tym portalu, dlatego też będąc miło zaskoczonym, widz mi to podesłał, chętnie mówię, że no tak, trzymajcie, kurczę, piszcie takie artykuły, to może opinia się tam troszeczkę pozmienia. I może właśnie od tego zacznijmy, kochani, przeczytam ten artykuł i skomentuję. Chiny wyburzają meczety w regionie Xinjiang, zamieszkałym w większości przez muzułmanów. Ja, pamiętacie, może jakiś czas temu robiłem vlog na ten temat, że Chińczycy uznali islam za chorobę umysłową i zaczęli, w cudzysłowie oczywiście, leczyć muzułmanów. I tam właśnie się, tam było na podstawie artykułów dwóch na Wirtualnej Polsce, gdzie to Wirtualna Polska i Boże drogi, jak ta dziennikarka płakała nad losem tych biednych muzułmanów. Jakie to straszne było. Ja to powiem wam szczerze, że suchej nitki nie zostawiłem na tych artykułach. Bo na przykład płakała za tym, że środowiska zradykalizowane, które robiły po prostu zamachy, były inwigilowane, żeby nie mogły tego dalej robić. I w ogóle jaka straszna krzywda im się dzieje, że uniemożliwiali im mordowanie ludzi. A to, że Zachód Europy robi dokładnie to samo i to, że od ponad roku mamy względny spokój na zachodzie Europy, to wynika tylko z tego, że wzięli się mocno na tą inwigilację. Oczywiście ten spokój się bardzo szybko skończy, bo im większa grupa, tym trudniej ją inwigilować. A poza tym jest coraz mniejsza liczba ludzi, którzy mogliby inwigilować, bo coraz ci inwigilowani stanowią coraz większy procent populacji. Proste. I wypierają tych, którzy ewentualnie mogliby ich inwigilować. A druga rzecz, która była takim strasznym krzywdzeniem tych biednych muzułmanów wtedy, to było to, że kazali im noże rejestrować. Rozumiecie? I to była dyskryminacja muzułmanów. Kazali wszystkim, nie tylko muzułmanom, wszystkim noże rejestrować, bo uznawano je za broń. I tutaj pani w Wirtualnej Polsce bardzo płakała, twierdziła, że to jest przejaw dyskryminacji muzułmanów. Zupełnie zapominała, że jeżeli to krzywdzi, stanowi uciążliwość tylko dla muzułmanów, a dla innych grup społecznych nie, to oznacza, że tylko muzułmanie używają noży do niecnych celów, w tym wypadku do zabijania ludzi. No ale kto by tam dziennikarkom się, tam jak jesteś dziennikarką, jakimiś takimi logicznymi konotacjami i logicznymi jakby konsekwencjami wypowiedzi przejmował, prawda? Jest taki temat, płaczemy o muzułmanach, no to płaczemy o muzułmanach. Także serdecznie zachęcam, dam wam ten link, vlog do opisu, dam wam ten vlog na końcu w kartach, a teraz sobie wracamy. I właśnie tam też mówiłem o tym, jak tam jest w tej prowincji, że tam są protesty, że tam są niepokoje, że tam są zamachy, że ludzie stamtąd powyjeżdżali do państwa islamskiego. No straszne rzeczy się tam dzieją. Także to nie jest tak, że to jest ten region, w którym tam oni sobie po prostu mieszkają, nic nie robią i są prześladowani. No nie. To jest raczej region, który wprost jest powiedziane, że jest bardzo duże zagrożenie, że ten region się po prostu zbuntuje. I więc Chińczycy starają się robić, co się tylko da, żeby temu buntowi zapobiec. Jeszcze raz. Tak, tytuł artykułu: Chiny wyburzają meczety w regionie Xinjiang, zamieszkałym w większości przez muzułmanów. Podczas gdy w Europie Zachodniej meczety powstają niczym grzyby po deszczu. Dobra, to jedno zdanie nie jest takie typowe. Władze Chin działają dokładnie w odwrotną stronę. W regionie, ale dalej już jest bardziej wyważony artykuł. W regionie autonomicznym Xinjiang rząd masowo usuwa meczety, wyburzając je lub zmieniając ich przeznaczenie.
muzułmańscy Ujgurzy narzekają, że są prześladowani i dyskryminowani. O tym, że oni prześladują i dyskryminują inne mniejszości, tutaj nie ma nic napisane. W związku z zarzutami o pogarszającej się sytuacji w zakresie praw człowieka, Liu Xiaoming, ambasador Chin w Wielkiej Brytanii, napisał 20 sierpnia w liście do dziennika Financial Times, że w regionie Xinjiang jest ponad 24 tysiące meczetów, a normalne praktyki religijne są chronione prawem. Xiaoming nie wspomniał jednak o postępującej likwidacji meczetów. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jak we Francji, czy tam na przykład w Niemczech masowo zamykane są kościoły, albo są zmieniane na budynki o innej użyteczności, to jakoś nikomu to specjalnie nie przeszkadza. Nie ma większych takich materiałów o tym, jak to bardzo skrzywdzeni są chrześcijanie, bo na przykład zamieniają im katedry w dyskoteki albo w tory do skateboardu. Nie wiadomo dokładnie, ile obiektów kultu religijnego zostało usuniętych. Radio Free Asia donosi, że w przeciągu 3 ostatnich miesięcy 2016 roku, i właśnie ze względu na to zdanie daję wam to do opisu, bo widzicie, że, no mówiłem prawdę, że ten proces trwa od ładnych paru lat, to nie jest tak, że to się pojawiło nagle. Rząd wyburzył około 5000 meczetów. Muzułmanie w Xinjiang narzekają, przepraszam, Xinjiang, ja słabo znam chiński. Muzułmanie w Xinjiang narzekają, że dawniej praktycznie w każdej wiosce można było znaleźć meczet, ale większość z nich została wyburzona lub przekształcona na przykład w fabryki i budynki mieszkalne. Meczety, które przetrwały chiński program reedukacji, zostały wyposażone w system wykrywania twarzy. No to jest to, co mówiłem w tym vlogu, że oni uznali ich za chorych psychicznie i ich w cudzysłowie leczą. Ma chcą mieć całkowitą kontrolę nad tym, co ci ludzie robią w tych meczetach. I przypominam, że we Francji również uważa się przynajmniej niektóre meczety za miejsce, w którym powstaje radykalizacja, miejsce, w którym ci ludzie są nakłaniani do robienia strasznych rzeczy. No i społeczeństwo chyba, skoro francuskie społeczeństwo ma prawo się bronić, to społeczeństwo chińskie chyba też prawo bronić się ma. My mamy system wykrywania twarzy na przykład na lotniskach. I kurczę, ostatnimi czasy, też praktycznie wszystkie ostatnimi czasy, sytuacje związane z budowaniem no, zamachów terrorystycznych na lotniskach dotyczyły islamu. To co, skoro może my mamy na lotniskach systemy wykrywania twarzy, to może my też ich dyskryminujemy? No jest to chore. Wyburzanie części meczetów ma związek, i tu jest właśnie ta fajna, taki fragment, który moim zdaniem jest bardzo, bardzo spoko. Wyburzanie meczetów ma związek z trwającą kampanią deradykalizacji w regionie Xinjiang. Władze zakazują m.in. obnoszenia się ze swoją religią, nadawania dzieciom muzułmańskich imion oraz praktykowania wiary w obiektach rządowych, biurach handlowych i szkołach. Kochani moi, zdaje się, że w Europie, a nawet w Polsce, mamy zakaz, znaczy zasadę rozdziału kościoła od państwa, i my też nie bardzo sobie życzymy, żeby na przykład nagle w szkole, na lekcji ktoś zaczął się modlić. I w momencie, w którym to się dzieje, to mimo tego, że jesteśmy chrześcijańskim, a niektórzy nawet mówią, że katolickim państwem, to nam się to nie podoba, prawda? W biurach handlowych i tak dalej, no też, prawda? Jakiś czas temu była informacja, że w jakiejś fabryce chyba we Francji przez to, że muzułmanie zażądali, by móc się modlić kilka razy dziennie, tak jak chcą, i zażądali określonej salki, to stanęła cała produkcja, bo tą taśmę produkcyjną trzeba było zbyt często zamykać, wyłączać, i się to po prostu nie opłacało. ONZ od dłuższego czasu zarzuca Chinom stosowanie przymusowej indoktrynacji, ale także przetrzymywanie nawet miliona muzułmanów w tajnych obozach reedukacyjnych, gdzie podobno zmuszani są do wychwalania komunizmu i wykonywania czynności, które zakazuje Koran. Dobra, teraz lecimy sobie
artykuł na Rzeczpospolitej. Chińczycy chcą burzyć meczet, prawo ważniejsze niż religia. To jest bardzo dobry artykuł, kochani moi. 10 razy lepszy od tamtego. The Global Times, chiński tabloid, powiązany z rządzącą Chinami monopartią komunistyczną, partią Chin. Dlaczego oni to nazwali monopartią? Bo tam jest de facto tylko jedna partia. I to jest komunistyczna partia Chin. Pisze w sobotnim wydaniu, że żadna religia nie jest ponad prawem Chin. O, to jest clue obiektywizmu. Oni nie są uprzedzeni do muzułmanów. Oni po prostu nie życzą sobie kompletnie żadnej religii na swoim terytorium, która by mogła próbować twierdzić, że jest ponad prawem. Islam twierdzi, że prawo szariatu, prawo pochodzące ich zdaniem od Allaha, jest ponad prawem stanowionym przez człowieka, w tym wypadku ponad prawem Chin. I tutaj proste, no jest konflikt, tak? Chińczycy uważają, ej, ale tutaj są Chiny, tutaj to my Chińczycy stanowimy prawo. A muzułmanie uważają, a nas prawo, bo tutaj kraju nie interesuje i my będziemy robić tak, jak mamy zapisane w naszych świętych księgach. Jest konflikt. I ponieważ Chińczycy jeszcze rządzą, to Chińczycy próbują wymusić poszanowanie swoich własnych praw. I tak. I tutaj, ten pisze, że w sobotnim wydaniu, że żadna religia nie stoi ponad prawem Chin, wzywają urzędników, by ci nie reagowali na protesty związane z planami wyburzenia meczetu w północno-zachodniej części kraju. Global Times apeluje, by urzędnicy w mieście Weizhou w regionie Ningxia, zamieszkałem przez wielu chińskich muzułmanów, określanych jako Hui. Przepraszam, że ja to tak dziwnie wymawiam, ale nie chcę, żeby mi YouTube za brzydkie słowo ściągnął film. Hui. Zdecydowanie reagowali na nielegalne szerzenie się budynków religijnych. W czwartek i piątek w Weizhou tysiące muzułmanów zgromadziło się pod znajdującym się w mieście wielkim meczetem, aby powstrzymać władzę przed zburzeniem świątyni. Pisze Associated Press, zauważa też, że był to rzadki przypadek publicznego wystąpienia ludności przeciw władzom. Przed meczetem wznoszono okrzyki chrońmy wiarę w Chinach i kochaj kraj, kochaj wiarę. No jest to skrajnie różne podejście i skrajnie różne przedstawienie sytuacji, nawet do tego, co przyznawała ta wirtualna Polska w tych artykułach o tym, że Chińczycy są leczeni w cudzysłowie z muzułmanizmu. Tam wprost mówi się o podburzaniu, o próbach buntu, o destabilizacji regionu, inne tego typu rzeczy. Tutaj jest inaczej to przedstawione, co jest bardzo ważne. Słuchajcie, wielki meczet to jest jakby rodzaj meczetu. Meczety są jedno, dwu, trzy i cztero minaretowe. Im mają więcej minaretów, tym są ważniejsze. To chodzi generalnie o to, że to jest ważny meczet. O. A nie, że duży. Tylko, że ważny. Bardzo ważny. Plany zburzenia meczetu mają związek z działaniami zmierzającymi do ograniczenia swobód religijnych w Chinach. I to jest właśnie bardzo dobre, wbrew tym artykule, że oni wprost pokazują, że to nie jest tak, że oni się uwzięli na muzułmanów, oni w ogóle nie chcą jakiejkolwiek religii. Chodzi o ograniczenie swobód religijnych w Chinach. Celem takich działań jest sprawienie, aby wierni różnych religii, bardzo dobry artykuł, różnych religii, nie tylko muzułmańskiej, w pierwszej kolejności byli lojalni wobec ateistycznej, komunistycznej partii Chin, a nie wobec swoich wspólnot religijnych. I o ile w przypadku chrześcijan jest to do wykonania, o tyle w przypadku muzułmanów jest to nie do wykonania, ale jak się za chwilkę przekonacie, chrześcijanie także są tam gnojeni. Tak, w ramach takich działań w Chinach zamknięto już wiele kościołów, nie tylko meczetów, kościołów również, i zarekwirowano wiele egzemplarzy Biblii. Przenoszono także dzieci z Tybetu ze świątyń buddyjskich, buddyzmu też nie lubią, w których pobierały nauki do szkół, a także usuwano półksiężyce i
kołupy z budynków meczetów. Elementem tej strategii miało być, jak pisze Associated Press, zburzenie meczetu w Wejsku, którego budowę ukończono zaledwie przed rokiem. Jeśli dobrze doczytałem w innych tego typu źródłach, ta budowa była nielegalna. Po prostu nie było pozwolenia, zgody na tą budowę, w związku z tym władze uznały, kurde, sorry, zrobiliście sobie samowolkę? No to nie! Zbudowaliście to dlatego, bo uznaliście, że możecie na mocy prawa boskiego, a my wam pokażemy, że prawo stanowione przez człowieka jest ważniejsze i właśnie dlatego, proszę bardzo, wyburzanko. Wobec protestów w Wejsku w Global Times możemy przeczytać, że władze powinny wysłać sygnał wszystkim grupom wyznaniowym, że żadna z nich nie jest ponad prawem. Zburzenie meczetu z pewnością wzbudzi gniew lokalnych wyznawców. To dziwne, że nie wzbudzi. Gdyby takie coś zrobili w Europie, to prawdopodobnie zaczęłaby się krwawa jatka. No ale tam jest jeszcze mniejsza populacja. Jeśli jednak władze nie zareagują na nielegalne działania, podsyci to przekonanie, że religie są ważniejsze od chińskiego prawa. Ja się w tym zgadzam. No rzeczywiście tak jest. Zrobili coś nielegalnego, trzeba działać, bo inaczej uczy się ludzi, że można, że się jest przymykane oko ze względów religijnych. Tak się dzieje w Europie, w Chinach nie. W maju komisja dyscyplinarna przeprowadziła inspekcję w regionie, opublikowała notatkę wskazującą, że władze Wejshu nie zdołały we właściwy sposób skontrolować nielegalnej rozbudowy wielkiego meczetu. W tej samej notatce czytamy, że nielegalnej, to jest bardzo ważne, nielegalnej rozbudowy, w tej samej notatce czytamy, że z powodu braków nadzoru, że cztery meczety w kraju, nie jest napisane, znaczy wśród tych czterech meczetów jest meczet w Wejsku czy nie, otrzymało około miliona juanów, czyli około 150 tysięcy dolarów dotacji spoza Chin. To też jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście polskim, ponieważ władze bardzo bogatych krajów muzułmańskich bardzo chętnie wspierają muzułmanów na innych ziemiach, ale tylko na innych ziemiach. Do siebie nie przyjmują. Tak zwanych uchodźców nie przyjmą do siebie, żeby im tam dobrze było, tylko proszę bardzo, idźcie gdzie indziej, na przykład do Europy i my was tam wesprzemy, damy wam pieniądze, żebyście wy się tam bardzo mocno osiedlili jako muzułmanie i krzewili kulturę muzułmańską. I próba czegoś takiego jest również w Polsce. Jakiś czas temu, moi kochani, przecież była informacja, że władze Arabii Saudyjskiej, kraju totalitarnego, w którym krzyżuje się ludzi i zwłoki pokazuje na widok publiczny m.in. dzieci, bo prawda, każde dziecko dobrze mu zrobi na psychikę, jak sobie coś takiego zobaczy. No koszmar. I władze tego okropnego kraju chciały finansować meczet w Polsce. Masakra, nie? I przypominam, że nie było żadnego oficjalnej informacji, że czegoś takiego nie będzie, tylko pewien polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że te pieniądze nie są potrzebne. Ale nie powiedział, że jest zakaz i że nie można. Biorąc pod uwagę, co ostatnio Prawo i Sprawiedliwość robi w kontekście tego, co mówi, czyli że robi coś zupełnie, często rzeczy zupełnie inne w stosunku do tych, co robi, no to należy się bardzo mocno zastanowić, czy rzeczywiście ten meczet w Polsce za pieniądze Arabii Saudyjskiej nie powstaje. W Chinach się na to nie godzą. I teraz Chińczycy. Kolejny artykuł na Rzeczpospolitej. W Chinach palone są Biblie, zamykane kościoły. Władze Chin podżegają do ataków na zbory chrześcijańskie. To jest bardzo ważne, to podżeganie do ataków, to, że tutaj nie tylko, że po prostu taka samoregulacja, że oni chcą nauczyć swoje społeczeństwo, że chrześcijan trzeba tępić, żeby ludzie bali się być chrześcijanami. To o to chodzi. Dziś w Pekinie i w kilku innych prowincjach niszczą krzyże, palą Biblię, zamykają kościoły, a także nakazują wiernym podpisywanie dokumentów, w których ci zrzekają się wiary. Pamiętaj, dla chrześcijanina podpisanie takiego dokumentu to już jest koniec. To chrześcijanin nie może zaprzeć się wiary. Z zasad wiary chrześcijańskiej wynika, że nie może. Muzułmanin może, bo on ma przede wszystkim przetrwać i szerzyć islam, a chrześcijanin ma inne wartości. Pisze Associated Press, powołując się na chińskich pastorów i grupę monitorującą stan wolności religijnej w Chinach. Kampania wymierzona w zbory protestanckie, jeszcze raz mówię, chodzi o chrześcijaństwo, dla mnie jako katolika nie ma tutaj znaczenia, że to nie są katolicy, tylko nasi bracia z innych wyznań chrześcijańskich.
Zbory protestanckie jest zgodna z polityką sinizacji religii, czyli podporządkowania wspólnot religijnych ateistycznym władzom chińskim państwa i eliminowania wszelkich niezależnych od władz środowisk, które mogłyby zagrozić chińskiej władzy. Zobaczcie, chrześcijanie naprawdę nie zagrażają, ale i tak są gnojeni. BOFU w organizacji China Aid twierdzi, że w weekend doszło do eskalacji, jeśli chodzi o walkę władz Chin z chrześcijańskimi wspólnotami. Do zamknięcia kościołów miało dojść w prowincji Henan i Pekinie. Wspólnota międzynarodowa powinna być oburzona takim oczywistym naruszeniem wolności religijnej i wyznania. Tak napisał Bob Fu w e-mailu do Associated Press. Szkoda, że nikt, kurczę, poza Rzeczpospolitą tego nie nagłaśnia. Gdzie jest, kurczę, telewizja publiczna? Gdzie jest wielkie tupanie, że tak nie wolno? No, jak tak można? Associated Press zauważa, że pod rządami Xi Jinpinga wolność religijna w Chinach zaczęła się kurczyć. Według ekspertów konsolidujący swoją władzę Xi rozpoczął prześladowania chrześcijan na skalę nieznaną od 1982 roku, gdy wolność religijną wpisano do chińskiej konstytucji. Fu przesłał Associated Press również nagrania przedstawiające płonące Biblię i formularze przygotowane dla wiernych wyrzekających się wiary chrześcijańskiej. Jego zdaniem po raz pierwszy od rewolucji kulturalnej przeprowadzonej przez Mao Zedonga chrześcijanie są skłaniani do podpisywania takich deklaracji pod groźbą wydalenia ich ze szkoły lub utraty zasiłków. Sądzę, że tam w pracy również można mieć problemy. Pastor z miasta Nanyang w prowincji Henan twierdzi, że podczas nalotu niezidentyfikowanej grupy osób na jego kościół 5 września spalono krzyże i Biblię znajdujące się w świątyni. Władze Chin tłumaczą, że wymierzone we wspólnotę religijne działania mają na celu walkę z ekstremistami. Słuchajcie, o ekstremizmie chrześcijańskim to ja naprawdę od wielu, wielu lat nie słyszałem, a najbardziej mroczny ekstremizm, jaki znam, to jak moharowa babcia komuś przywali z laski. Biorąc pod uwagę, co wyczyniają inne grupy religijne, innych religii, to jest po prostu jakieś niebo a ziemia. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcam do pisania w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. Przypominam o łapkach w górę. Zachęcam do dania mi suba. Wystarczy kliknąć na to kółeczko, które pojawia się w lewym górnym rogu. Potem nacisnąć dzwoneczek i bach, już będziesz dostawał powiadomienia o moich materiałach. Zachęcam ciebie także do obejrzenia innego mojego vloga. W tej chwili pojawiają się 3 propozycje. Jeżeli klikniesz i obejrzysz 2 lub 3 moje vlogi, to nauczysz algorytm, żeby mniej dyskryminować kanałowi do prezentacji i polecać także moje vlogi. Bardzo mocno mi na tym zależy. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa!